zaczęły się rozruchy w Polsce, które skończyły się przyjściem do władzy Gomułkiem. No pomyślałem, Polacy są z uchami, coś robią. Potem Węgry. No Węgry to jeszcze większe zuchy, robią wszystko co trzeba. I w to zdławiono w niesamowicie brutalny sposób. Właśnie Wiktor Woroszylski był korespondentem klasy polskiej w Budapeszcie i wtedy przejrzał już ostatecznie. Ja też ten dzień, kiedy Sowieci zdławili, to było 4 listopada 1956 roku, to ja często mówię, że to było jako takie dzen buddystyczne przebudzenie, kiedy człowieka wali się palką bambukową po głowie i wtedy człowiek wszystko zaczyna rozumieć, z kim jest Buddha, co to jest nirwana, co to jest karma, wszystko robi się jasne. So, dla mnie to było takie przebudzenie. I od tego czasu byłem już o tyle antykomunistyczny, o ile jestem teraz. Nawet może trochę więcej, bo wtedy chciało mi się po prostu szczerzyć. Teraz już trochę mniej jestem. Potem, kiedy dostał Nobla, a wkrótce potem dostał, to już przychodziło 500 i nawet więcej. O tym też mogę taką jako przechwalkę powiedzieć historyjkę, jak jechaliśmy z Miloszem do Jerozolimy. I w Izraelu, w państwie izraelskim, to było jeszcze chyba przed jego Noblem, ale w Izraelu był popularny, że on czytał wiersze w języku polskim i przyszła publiczność izraelska, żydowska, ale mówiąca po polsku. No i przyszło około 300 osób, 300 osób. I następny wieczór miał być mój, w języku litewskim. Ja powiedziałem sobie, Litwinów jest 10-krotnie mniej od Polaków i Żydów mówiących po litewsku też 10-krotnie mniej niż Żydów mówiących po polsku. Więc jeżeli dla mnie do mojego wieczoru przyjdzie 30 osób, to będzie oznaczało, że mieliśmy, jak to się polsko mówi, remis. Tak się mówi, remis. Ale przyszło 40. Tak. To znaczy wygrałem tę partię szachów z czempionem świata. Po polsku nie mówię się czempion, jak się mówi? Z mistrzem świata, tak, z mistrzem świata. No niestety nic co dobre nie trwa zbyt długo. Pocieszeniem jest tylko to, że nic co bardzo źle też nie trwa zbyt długo, ale możemy rządzić dużo szkody. No przez kilkanaście lat po krachu komuny uważałem, że wszystko jest w porządku, że świat podąża dobrą drogą, w tym Rosja, nie mówiąc już o Polsce, Litwie i innych krajach, i że wszystko będzie ok, że ludzkość w końcu będzie szła do jakiejś świetlanej przyszłości, na której ludzkości zawsze zależy i zależało. No, to się okazało nieprawdą, bo jak wiemy, w Rosji zwyciężyły siły, tak powiem, rewanżystowskie, putinowskie i to jest niebezpieczne. To jest mniej niebezpieczne niż się na ogół sądzi, ponieważ putinowska Rosja jest znacznie słabsza niż Związek Radziecki. Jeżeli on został zwyciężony, to tym bardziej łatwo to zrobić z Rosją putinowską. Ale ten putinizm on jest zaraźliwy. I w bardzo wielu krajach mamy te putinizmy, na przykład w Turcji, na przykład na Węgrzech, no nawet w Stanach Zjednoczonych, bo ja nie mam dobrego mniemania o prezydencie Trumpie, za którego nie głosowałem i głosować nie mam zamiaru. Powiem żart, że jedyna konstytucja, którą dobrze znam,
to jest konstytucja Zarzecza Wilnie. Bo w Wilnie istnieje, w Wilnie albo Wilniusie istnieje taka dzielnica, nazywa się Zarzecze po polsku, po litewsku Użytys, która uważa się za niepodległą Rzeczpospolitą. I nawet ma swoich ambasadorów. Ja jestem ambasadorem w Stanach Zjednoczonych. Ma swoją, to znaczy to są głównie hipisowie, punkowie takie, tacy ludzie, chłopaki, dziewczyny. No i oni mają konstytucję. Konstytucja ta jest przełożona na ogromną ilość języków, na sanskryt, na język getycki, nie mówiąc już o polskim, tam angielskim, rosyjskim, hebrajskim, tybetańskim, to wszystko, to znaczy wywieszono w tym zarzeczu na ulicy. I konstytucja ma piękne paragrafy. Pierwszy paragraf jest: człowiek ma prawo mieszkać obok Wilenki. Wilenka ma prawo przepływać obok człowieka. Dalej, człowiek ma prawo umrzeć, ale to nie jest jego obowiązek. Kotka nie ma prawa kochać swojego gospodarza, ale musi mu pomagać w czasie depresji. No i tak dalej. I to jest piękna konstytucja. Ja nawet przesłałem to do Bruce'a Ackermana, który jest specjalistą od amerykańskiego prawa konstytucyjnego i był tam bardzo zbudowany. Introduction. It is said that we can no longer use the old words. Mówi się, że nie możemy już używać dawnych słów. Bo albo niosą w swoim zapisie odcisk naszej ludzkości, pamięć o nagich ciałach spalonych przy akompaniamencie klasycznych tonów, albo zawierają w sobie własny schemat zagłady, tak jak ziarna, kryjące w swoich komórkach ostateczny, narażony rozkład. Zaczęliśmy się bać tych dawnych słów, jakbyśmy wreszcie mogli uniknąć kary, gdyby tylko raz na zawsze dałoby się zakazać artykułowania ich na miejskich placach. Jakbyśmy mogli wyprawić się tam, gdzie rzeka dociera do ostatecznej głębi, gdzie pływy orzą i koszą niedotykalne powietrze, tam poza granicami głosami. Ale nawet w miejscu, gdzie cisza łączy się ze styksem, pozostają gesty, które trzeba spisać. I słuchałam zmieszkania twojego głosu, łamiącego się w rozpaczy, rozbitego twardym ciosem smutku odwiecznych. Tak Jan opłakiwał dawnymi słowami, umęczonych ciało swego syna. I wciąż całkiem jawnie przynosi się na targę głowy wzniesione, jak w triumfie. Dawne słowa są okrwawione, ale tu pod poczerniałym słońcem są sprawy w tych okiełznanych, tych zrujnowanych, tych dawnych słowach, które trzeba wypowiedzieć. The next one that Jacek has just going to read in Polish translation is called A Concise Biography of Tyranny. Krótka biografia tyranii. Tyranii nie przeszkadzają skromne początki, skala jest wielopojętna. Radośnie odgrywa sny o potędze w dziecięcym starszyku. Tam tyranny dysponuje całym zestawem z nowych żołnierzy, za pomocą których szykuje katastrofę. Jeden nosi maskę gazową, inny stalowy hełm. Z dala od pozostałych w szufladzie leży dobosz, któremu odstrzeliło głowę. Dojrzewanie tyranii jest niezgrabne. Same ręce, nogi i cała para w gwizdek. Nieustannie mówi o zaprowadzeniu porządku na ulicach, choć sama zaświeca je hałasem. Tyrania lubi mieć rodzinne miasto i małe kino, gdzie jej akolici mogą wieczorami oglądać filmy. Tyranie uczą się powoli. Dopiero kiedy osiągną dojrzałość, mogą się wreszcie cieszyć dekorą. Wówczas zyskują umiejętność działania jak w każdym porządnym przedsiębiorstwie. W kwiecie wieku tyranie staje się dorosłym sensu stricto, wyposażonym w pełni wrośnięte ciało, za którym wkrywa składy z regresją. Regresja tyranii jest prosta. Niemowlęce pragnienie narzucania światu swojej wszechmocy. Tyranie brzydko się starzeje. To wyzwania trzymają je w formie.
ale dreszczyk mija, kiedy wszyscy uważni już nie żyją. Starość nie jest łaskawa dla tyranii. Otoczona zardzewiałymi samochodami, swoimi kutami i wysypiskowa hałda obietnic. Następca tyranii, podobnie jak w czasach rzymskich, został już dawno temu zerwany. Jakie to dziwne, że raz za razem znajduje się świeże kwiaty na jego grobie. Czytanie z listu. Kiedy alabaster machnął zaśniewają niebo, i dym drzewny na nawałnica, a władania obejmują kołujące spirale nieprzykrywalności. Gdy stanowczo się wprowadza granitowe prawa, kiedy sędziowie przyjmują wyroki z góry i jak niegdyś odchłaniają od prawdy uszy swoje. Gdy skąpa jest zupa, a słodycz winnej dla dorośli kwaśna jako plot przedwczesny. Kiedy brzemię cud kardynalnych ciężko spoczywa na waszych ramionach, kojąca dal ucieka zaś przed waszymi krokami o zmieszkanie. A dzierżyciele kluczy żelaznych nie trafią się krzywdzącym czynem. Kiedy chleb jest uspowarty, kiedy zachód słońca krwią i zemstą ucieknie do oczu, a wola tyrana jest niesławnością, wówczas udręki wasze są jak potęga burzy, co spada na wzgórza szorstki i cielisty. Wiem, że w tej porze, bracia moi i siostry, jesteście utrudzeni. I wiem, że nawet pradawne słowa nie niosą wam pocieszenia na kamienistej ścieżce. Ale pokładajcie ufność w bladym świetle, co rozbłyska nad ciemnymi górami. Dostrójcie ucho do wewnętrznej melodii. Czekajcie niecierpliwie, powściągliwie czekajcie. Dziękuję. Pan darowuje pustyni spiekotę oraz pragnienie jak słodycz owocom. Dalawa krupa, tanie usta, innej sprawy tu nie ma. I po tylu latach dopiero dzisiaj doszliśmy do miejsca, na którym umrę. W domu szumem palmy, w obozowisku slawy puls ogniska. Chciałbym tylko krótko skomentować. Jakiś czas nadszedł niesamowity, że z jednej strony Ellen Hinsey pracuje w duchu Hannah Arendt nad opozycją Vita Activa i Vita Contemplativa, a z drugiej strony mamy tutaj przekład wiersza o Mojżeszu, który jak wiadomo przedstawiany jest bardzo często głównie jako ten wódz, który wprowadza przez rozdarte morze, wyprowadza z Egiptu. Ale bardzo charakterystyczne, że Dietrich Bonhoeffer, siedząc w więzieniu za udział w spisku na Hitlera, napisał wiersz Śmierć Mojżesza. Nie napisał wiersza o tym Mojżeszu, który prowadzi naród, tym bardzo spektakularnym, ale właśnie o tym, który nie wchodzi do ziemi obiecanej, o tym, o śmierci Mojżesza. I wydaje mi się, że ten fragment przeczytany tutaj jest jakoś bardzo mocno koresponduje z tą wrażliwością, między innymi Dietricha Bonhoeffera, który został stracony przez reżim hitlerowski na miesiąc przed pokojem, przed poddaniu się hitlerowcom. Bardzo dziękuję i proszę teraz Państwa, jeśli są jakieś pytania. No niestety nie znam tego tekstu Bonhoeffera, chciałbym to przeczytać. Mogę przesłać oczywiście. W jakim języku? Jest w języku polskim, jest w języku niemieckim i angielskim także, bo no, to też jest po polsku. Po polsku, dobrze. No, no, no. I jak ja się do tego odnoszę? No, jak wytłumaczyć uczniom szkoły średniej, że my, Polacy, mówimy Litwo ojczyzna? No tak, no to każdy uczeń szkoły średniej na Litwie zna tę wokację i w zasadzie uważamy Mickiewicza za swojego. Nawet za czasów międzywojennych mówiono, że on w zasadzie jest Litwin, którego nam skradli Polacy. Ok.
klarnetonecie. Teraz już tak się nie mówię, ale tak w duszy nie jeden tak myśli. No to jest bardzo, to jest najbardziej paradoksalna linijka w dziejach poezji światowej, moim zdaniem. Bo on, poeta polski, no pochodził powiedzmy z Wielkiego Księstwa, ale pisał po polsku, był polskim patriotą, z czego wynika, że był poetą polskim. Więc poeta polski zaczyna najgłośniejszy polski, najgłośniejszy polski poemat słowami Litwo, ojczyzna moja, z tym, że to nie jest Litwa. On ma na myśli Dobrosz. On się urodził w Nowogródku, a Nowogródek to są tereny białoruskie i teraz należą do państwa Białorusi. No, on to uważał za Litwę, bo to były tereny Wielkiego Księstwa. Ale tam nie mówiono po litewsku, to znaczy w niektórych wioskach mówiono, ale rzadko. Mówiono głównie po białorusku, no a na dworkach po polsku, jak to się opisuje w Panie Tadeuszu. No, ja jeden raz próbowałem to wyjaśnić Niemcom. I powiedziałem, wyobraźcie sobie taką sytuację. Wielki poeta, piszący w języku niemieckim, urodził się w Transylwanii. Transylwanii, która teraz należy do Rumunii. Ale wtedy było uważano, że Transylwanie to są Węgry. Ukończył uniwersytet w Budapeszcie. Nigdy nie był w Wiedniu, ani w Berlinie. Mickiewicz nigdy nie był w Krakowie, ani w Warszawie, ani w Lodzie, których wtedy jeszcze nie było. No, nigdy nie był w tych miastach niemieckich, pisał po niemiecku. I wyobraźcie sobie, że ten poeta, jak i Goethe powiedzmy, z taką biografią zaczyna poemat od słów Węgry, ojczyzno moje. To było mniej więcej tak samo paradoksalne, jak z Mickiewiczem. No, w szkole średniej, w teraźniejszej Litwie, to się wyjaśni w ten sposób, że tak miało na uwadze Wielkie Księstwo. No, Wielkie Księstwo Litewskie to było państwo zbudowane przez książąt litewskich, Gedymina, Witolda i tak dalej, ale to znaczy włączało w siebie także tereny słowiańskie. No, Mickiewicz urodził się na jednym z tych terenów słowiańskich, częściowo polskich, częściowo białoruskich, które nazywał Litwą, uważał za Litwę. To w ten sposób to się wyjaśni. Czy uczniowie to rozumieją? Nie wiem. Czy dla pana pokolenia Jerzy Biedroń był kimś istotnym jako Litwin, czy dzisiaj w ogóle dla intelektualistów litewskich Jerzy Biedroń jest postacią ważną? Bardzo serdecznie państwu dziękuję za udział w tym wydarzeniu. Myślę, że było to święto poezji, ale również święto zrozumienia między kulturami. Bardzo dziękuję jeszcze raz naszym gościom, zarówno Tomaszowi Węcowie, dzisiaj odbiera w ambasadzie niemieckiej w Warszawie odznaczenie za zbliżenie między narodem niemieckim i polskim. W związku z tym nie mogła uczestniczyć, ale mam wrażenie, że jej patronat tutaj jest cały czas aktualny. Także serdecznie jeszcze raz Państwu dziękuję i do zobaczenia przy najbliższej okazji.